3 lipca 2016 roku odbył się koncert z okazji imienin Haliny w Halinowie. To cykliczne spotkanie, podczas którego burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski wręcza kwiaty i składa życzenia imieninowe wszystkim paniom, a przede wszystkim Halinkom z terenu gminy Halinów. Tym razem na scenie pojawili się artyści z Krakowa, Krzysztof Bigaj i Mateusz Zastawny, którzy wykonali piosenki z repertuaru znanego i lubianego Eugeniusza Bodo. Panie Halinki były zachwycone i dały się ponieść wspólnemu śpiewaniu. Zapraszam do wspólnego śpiewania oczywiście. Ósma, cztery, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. Pierwsza, druga, trzecia, piąta. Ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęsknię już. Zaraz wezmę od drzewa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi bez sen, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do 9:00 jeszcze tyle, tyle godzin. Kto by myśli, takie czary ponakręca te zegary. By 9:00 była już. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Potem kino, ściernisko i ścieżycowo jasno noc. Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00. Jeszcze wspólnie. Umówiłem się z nią na 9:00. Ciernisko i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli. Na 9:00, tak jak dziś. Organizatorem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury, a koncert odbył się w świetlicy OSP Długa Kościelna. Dziękujemy za przybycie radnemu z Długiej Kościelnej, panu Adamowi Rudnickiemu, a także pani Krystynie Sęk i jej kwiaciarni Magnolia, która przyozdobiła salę przepięknymi kompozycjami kwiatowymi. Po koncercie odbył się słodki poczęstunek.